Właśnie z Trogiru w kierunku Baśka Woda. Stanęliśmy zatankować. Stacja Krodux. Litr diesla w cenie 10,59 kun za litr, czyli w przeliczeniu na polskie. Jakieś 6,50. Około 6,50. A w Polsce, jak wyjeżdżaliśmy, było jakieś 5,60. No to jest taka różnica. No i stąd jedziemy magistralą w kierunku Baśka Woda. Do zobaczenia. Jesteśmy w Baśka Woda. Znaleźliśmy lokalny markecik marki Konsum i chcemy zobaczyć, jakie są tutaj ceny. Litrowa kola 9 kun. Piwo też 9 kun. Od razu trzeba dodać, że kuna jest jakieś tam 62-3 grosze w 2021. Ożujsko dwulitrowe 26. Ale nie tylko piwami się człowiek żywi. Chociaż bez wątpienia piwo najważniejsze. Jajka 16 kun. Kostka masła jakieś 11 zł. Generalnie w Chorwacji jest kilka sieci marketów. Najbardziej znane to Konsum, Tomi, Studenac. Paczka Lejsów 9 kun. Także podsumowując, no ceny podobne jak w Polsce, może troszkę drożej. Woda 6 kun, 3,60 około. Z reguły płacimy w marketach kartą. Ale też trzeba powiedzieć, że w bardzo dużo miejscach tylko gotówką. Na kawie byliśmy gotówką, w sklepach gotówką, w parkometr gotówką. Tu bardzo dużo miejsc jeszcze nie uznaje karty. Także trzeba być przygotowanym. Gotówkę można albo wyciągnąć z bankomatu, ale trzeba sprawdzić, jaki jest przelicznik, bo czasami jest niekorzystny albo jest duża prowizja. No albo można wymienić, ja akurat mam euro i wymieniałam w kantorze. W tej chwili euro jest 7,3 kuny. Czekolada około 10 kun. No wina oczywiście są bardzo różniste, 40-50 kun. W zależności od marki. 30 i za 100. Czyli dla każdego wino, na każdą kieszeń. Weź przykładowo Ballantine 145 kun za litr. 110 kun za 0,7. Johnny Walker 118 kun za 0,7 litra. Pasty do zębów. Pasta do zębów 27 kun. Wiadomo, w centrum turystycznym ceny będą troszeczkę wyższe niż na uboczu.
ale to pewnie w każdym kraju tak jest. Mleko 6 lub 10, w zależności od marki. To chyba na tyle. Lecimy dalej. Wróciliśmy do piekarni z gotówką, z kunami, bo niestety nie można tutaj płacić kartą. Kupimy sobie trójkąt pizzy za 13 kun. Tu macie przykładowe ceny słodkości. Pączek 6 kun. Taki chlebek 4,50. Bagietki po 14 kun. Chleby tam w głębi u góry są po 9. Takie ala małe hot dogi 10 kun. Najlepiej, żebyście przywieźli ze sobą euro i wymienili tutaj w kantorze. Ponieważ już któryś raz próbujemy wybrać kuny z bankomatu i po prostu prowizje są no dość wysokie. W jednym było 8%, w drugim chyba 11%. Coś takiego. Czyli kuna wyjdzie na 70 parę groszy zamiast 60, więc lepiej chyba sprzedać euro. A euro to najlepiej przywieźć z sobą, bo jak wyciągniemy z bankomatu, no to znowu będzie. A nie, jeżeli mamy konto walutowe, no to wtedy po prostu wyciągamy euro. Euro wyciągamy z euro, bez przelicznika. Także najlepiej się przygotować, założyć konto walutowe, mieć ze sobą euro w gotówce albo kuny. A kuny z Polski? Nie wiem, nie próbowałem. Spróbujcie. Studiujesz menu? Co mają dobrego? Same fajne rzeczy. Pizza od 50 do 90 kun. Dodatki. Cebabcici. Pieskawica. 75-85 kun. To znam. Spróbowałabym z chęcią czegoś nowego. Ładne żeberka. O. Ryba. Dorada to akurat nie jest, ale... Jest. Orada. Czyli pewnie dorada. Zgubili D. A może nie, może się mylę. Po lewej mamy lokalny ryneczek. Widzę domowej roboty wino. Ususzone figi, lokalne owoce, miody, oliwy, lawenda wszechobecna. Hello, we are looking around now. Pane, dit je, oni kako uzate, šta iđe? Pratnja. Same fajne specjały. Dzień dobry, jak tam państwo, proszę bardzo. Dzień dobry, dobrze. Fajna oliwa za was, miod, rakija, coś takiego. Ma ostatnie za minutę 8. Musimy jechać do Dubrownika. Magnesy z Dubrownika są już w Trogirze. To fajne. Jeszcze szukam takiej...
Bodź, ale poczekaj, ja tu muszę sobie coś poszukać.